Maciek! Ja. Maciek, nie czuję się dobrze! Co jest? Maciek! Co się stało? Maciek! Co się stało? Co się stało? Chyba zjadłem coś nieświeżego, słuchaj. Ale powiem ci, Krystian, ty to umiesz zorganizować imprezę wybuchową, ja, nie? Wybuchowa, totalnie, totalnie. Taka podać do zapamiętania, podać tylko ci? Przez innych, bo no. Podać jasne. Ci? Podać ci? To tu już padło, nie. Padło. Halo? Gdzie? Tu. Gdzie tu? Tu są... Teraz widzę! Nie było tu tego jeszcze przed chwilą. To cały czas było, wydaje ci się. Przyznaj się, co zrobiłeś. Stary Mary, hokus pokus, za dużo Hogwardu oglądałem ostatnio. Słuchaj, muszę się dowiedzieć, jak tego używać. Tego nie to. Można używać, może to się po prostu czekaj, je. Bo mam przyssawkę, może ci przykleję do czoła na przykład. No spróbuj. Ale nie da ślady i tak mówię ci... A. No właśnie. I właśnie o tym cię prześcigałem. Słuchaj, mówiłem ci, nie jest takich rzeczy. Nie wpychaj wszystkiego do ust, co leży na ziemi. A jak na przykład leży już na szafce, to jak słuchaj, tu mleczko to, mamy? To możesz ciumkać, bo to chodzi o to, że teraz masz... O, na o. Zdrowie. Poczekaj, bo pieluchu się przykleiłem. Słuchaj, nie macie, ale macie, ja śpię. O, zjadłem to. Czemu ty jesz mleko? O. Powiedz mi lepiej, z kogo to jest mleko, bo ja nie przypominam sobie, żebyśmy matkę mieli. Ja widziałem, jak tata tu wchodzi czasami do szafy. O nie! O, i dalej nie. Nie wiem, dalej nie wiem. Chodź, Maciek, wyprowadzę cię, idziemy. Nie. No idziemy, chodź. Nie, chodź, idziemy ale na dwór, co chodź. Ty robisz? No zabieram cię na dwór. No ale ja nie chcę wyjść nigdzie. No nie! O. A może naprawdę chcesz, nie chcę! Teraz? Nigdzie! A nie! Mogę ci zejść. Naprawdę! Naprawdę! Teraz będziesz czarować i nie do, uciekam! Nie złapiesz mnie! Ej, straciłem defibrilator i czemu? To od razu, zobacz. Czemu? No bo zjadłem jakieś pigułki, które znalazłem tam. I znalazłeś jakieś podejrzane piguły w tym? No i postanowiłeś je zjeść. No i od razu je wcisnąłem do ust. Mhm. Dobra, ja się chowam. Na pewno dobrze. Ej, poczekaj, szczurek tu tego jest. Tego nie zjadaj, nie zjadaj tego. Tu jest szczurek, poczekaj, ja wrzucę szczurka do nie. Ciebie. A ty lubisz szczurki? Nie, rzucę szczurka, szczurka do ciebie. Czekaj, ja go jestem. Tutaj i go zamkniemy. Czekaj, razem z tobą. To taki, to taki... Siema. Ja głowę muszę odwracać u siebie na monitorze, żeby cię zobaczyć. Dobrze, to się przesiądę, czekaj, o, o. Już, teraz lepiej, szczurek ci ucieka, nie, w szczadę no bo ciężko go to tutaj trafić, wiesz co, to, o. Zrobimy tak, ała, no nie mogę skończyć, dobra, zamknij mnie, dasz radę mi zamknąć? W czym? Pudełku. U mnie stoisz na podłodze. Aha, u mnie jest pudełku szczurek. Chodź, ja ci wrzucę szczurka gdzieś indziej, chodź. Dobra. Zrobimy ci tak, że będziesz miał szczurka gdzieś A wiesz indziej. Dlaczego ty masz inaczej, ty widzisz niż ja? Bo podobno doktor ci powiedział, że masz zezia. Mam, jesteśmy dwujajowi. Ty masz jedno, ja mam drugie. A dlaczego jedno z nas jest bardziej opalone? Bo mnie rodzono w środku pomieszczenia. O, to dobry argument, dobry. To jest bardzo dobry argument. Zapraszam cię do twojego, do twojej do strefy. Do statku kosmicznego, dzięki. O, poczekaj, bo szczurki się odbijają od tego. Ja tu będę mógł wszystko jeść. O, mogę. Dobra, jestem gotowy, żeby startować, Basia Aśla. Dobra, tylko ja muszę jeszcze wejść, żeby ci szczurka upuścić. Dobra, poczekam. Przesuń tą dupę. O, jestem. Dobra, przeszukaj okay. Się trochę. Czekaj. Okay. Jest szczurek, dobra. Zamknę nas. O, fuck. Dobra, go. Uwaga, i startujemy. Bum, 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 bum. Gdzie jest szczurek? Halo, co się dzieje ze mną? Z nami. A nie, poczekaj, nie. Tak miałem się stawić, włączony, uważaj, przygotuj się jeszcze raz na drugą turę. O nie! Strzeliło mnie! A co ze szczurkiem, halo? A co ze szczurkiem? O, jest! Teraz masz świeże mam go. Futelko. Teraz jest świeży szczurek. Teraz może pójść na wolność. Teraz... Fuck. Czekaj, ja ci próbuję rzucić. Gdzie on jest? A czemu on leci do góry? Nie wiem, on ma jakieś magiczne... Tutaj poleci. Dobra. No co jest? Czekaj, jeszcze raz próbujmy. No nie dawaj. Wie, że w to, że normalnie nie da lady. Czekaj, bierz szczurka. Dobra. Co się znowu poleciał do góry? No, znowu ja do wiem, góry. Ja wiem, może trzeba mu zrobić najpierw utorować mu drogę. O, może tą pacajką trzeba, o tutaj. Czekaj, łapiemy tak i łapiemy szczurka.
Oj, przepraszam. To był mój szczurek w spodnie. Przepraszam, nie tego szczurka łapałem. Gdzie jest ten szczurek? Zamyśliłem. O, złapałeś go, dobra, dawaj go. I wyplowałem. Tylko ostrożnie, ostrożnie. Taka łapa długa. Ej, ja tam nie, ja go nie mogę tam wyrzucić. Przytrzymaj szczurka, przytrzymaj go. A, to ja jestem! Trzymam! To ja jestem, że dupę mnie złapałem! A, jestem pod podłogą! Ratuj mnie! Naprawdę jesteś pod podłogą? Jak można zasnąć w połowie akcji? Już idę. Idę w planie szybkie zrobić. Taki moment, kiedy skapnąłeś się, zabiłeś brata i idziesz sam się zabić. Ja tego po prostu przeżyć nie mogłem. Szczurka chociaż mogłeś. A no, no nie, no nie, no dobra. Fioletowy się robisz, Maciuś, fioletowy. Bo tlenu trochę mi, dobra, tlenu mi brakuje. Uwaga, tylko minimalnie. Pięknie, perfekt. Ale ci wypluło. Dobra, Maciuś, słuchaj. Skoro tak lubisz szczurki, to ja wiem, co my dzisiaj zrobimy. Ja wiem, co my zrobimy. Czekaj, my nie jesteśmy przecież zwykłymi, głupimi dziećmi, prawda? No przecież jesteśmy najmądrzejsi. Tak, tak, najmądrzejsi, najskromniejsi, najlepsi. Nie muszę być skromny, żeby być najmądrzejszy. Co ty mu... Ej, sklonowałem? Ja chyba sklonowałem, bo mam na sobie jeden, a dwa leżą. Co? Co? Bierzesz jednego? Wiesz co? Nie, bo już mam jednego. U mnie nie masz u siebie. No u ciebie ja też nie widzę i ci nic nie wypominam. Czy my wzięliśmy tego samego i założyliśmy go naraz? Chyba równocześnie odkryliśmy... Weź tamtego. Dobra. No. I mam zjeść? Nie, no bez sensu. Zjeść! A czekaj, jak teraz kliknę quip? I co, podwójne życie mam teraz? Nie, nic się nie zmieniło. Coś, czujesz się lepiej? Czujesz się lepiej, czy nie? Słuchaj, ja cię zabiorę, zapraszam. Czuję się trochę lepiej, tak, ale moje życiowe kontrolki nie mówią mi, żebym był zdecydowanie lepszy. Naprzód! Naprzód! Lecimy! Naprzód. 17 na godzinę! Backflip teraz! Jak dasz radę. Dobra. Moje złe nogi! Poczekaj, napęd elektryczny wezmę tylko. Napęd do dupy. Elektryczny, dobra. I siadamy. Pif-paf będę lobić. Dobra, nice. Jedziemy. Dolis. Nie mogę strzelać. Uważaj na stoliczek, bo mama nas zabije. Spokojnie, nic się tu nie dzieje. No. Kanapa znikła. Taką kamerę to chyba niespecjalnie. Dobra, to jedziemy na drugą kanapę. Ale jak to kanapa znikła? Nie no, musimy się minimalnie rozpędzić. Dobra, już! Odskok! Nie, nie do lady. Oj. Nie do lady, nie działa. O, cię tu... Ej, ja znalazłem tutaj coś. Co znalazłeś? Co tam jest? To jest woda. Nie, co to jest? Coś to... Mam pomysł, Maciej. Czy zrobisz to, o czym ja myślę? Ja nie wiem, co tu się lisuje. Nie ogarniam tego. To są góry? To są góry. To są góry, krzywe góry. No. Na... Pójść dwójkę dzieci do salonu z kredką. Czekaj, tutaj żeby było family friendly, to narysujemy tak i tak. O. Mhm. I teraz, żeby to jest family friendly, ponieważ... Aha, no. Zastanawiam się dalej, co to jest. To jest koło nieskończoności, że ósemka chodzi. Pomalowałeś to w babce. Nie co wiem. Się stało? Nie wiem. Co ty żeś to... What the nie mam fuck? Pojęcia. Dobra, słuchaj, tak. Chodź, kadr. Tu mamy. O, gdzie to jest? Tu jest. A. Bierzemy tablet. No. Ja widziałem taką fajną rzecz do zamówienia. O, ogólnie kilka sztuk tylko. Co prawda, czekaj, bo ja mam szybkie paluszki, nie? Limited edition pewnie. Dobra, możemy iść do podbiór. Zamówiłem kilka rzeczy dla nas. Co tam nam ciekawego dzisiaj Amazon przesłał? O nie! Invasion! Invasion! O nie! Puffy! Co? A wiesz, ile jeszcze jest w pudle? Nie! Puffy! Puffy jest potrzebny!
Fafich, atakują na... Fafich, mój gruby piesku, dawaj, siadaj na konia. Okay. Siadaj na konia. No, jestem. A ja mogę w trakcie w ogóle. O, dobra, czas na szybkie palce. Oj. Co się dzieje? Halo, czemu Fafich tra? Fafich, co ty robisz? Ej, odrzuciło mi kartę! Rząd zjadł wszystkie szczury? Halo, co to się stało? O, chyba zjadł wszystkie szczurki. O nie, wielką kupę zrobił. Oj, Fafich, niedobry Fafich. Kilka paczek przyszło, wiesz? Jak on zjada je! On językiem je wciąga, ty! No, wszystkie, dezynfekcja! Ja! O nie! Uczuję wszystkim gościom, którzy tu przyjdą. Fafich, tak się nie robi. On jak lata Fafich teraz, ty, jak kupę zrobił, zobacz. Jaki kozak z Fafika, ty. Ale ma śmigło. Dostał supermocy po zjedzeniu szczurów. A to Fafik zje? Jest. Bo co jest? W ścianę wjechałem. Co się dzieje? Fafik, masz super umiejętności. Chwila, a gdzie ty jesteś? Na kamerze, zwykowałem kamerę ziobałguly. What the fuck? Ej, bo kilka szczurów się dostało do domu. Tata nie będzie zadowolony. Myślę, że nie. Nie można, skończyły się pieniądze. Pokaż, ja muszę to obczaić. Już, oddaję ci, proszę. O. Ale podałeś mi, dziękuję. No jasne, że tak, teraz mam szczurka. Dobra, teraz ja dadzę. Mogę go zjeść. Ej, wydałeś wszystkie pieniążki. No? No nie. Masz Maciek. Zjedz szczurka. Będziesz miał moce jak Fafik. Jam. I teraz szybko do kuchni. Idziemy zebrać moce Fafika. Biegnę. Ale tak zielono mi. Spokojnie mi też. Dobra, bierz mleko. Mleko? Mleko to woda. Mleko? Pij mleko. Co jest? Co jest? Teraz masz moce Fafika! Ale grubo! Też potrafisz latać! Zasrać się na śmierć! O nie! Czy od strania można umrzeć? Tak, chyba można! Chyba to właśnie zrobiłem. Chyba właśnie to... Zmieniłeś kolor, ale dalej latasz! Nice. O! Na czym się posiedzą? Spokojnie. Dobra. Słuchaj, musimy odnowić kredyt na karcie, a na to jest tylko jedna dobra zasada. Wiesz jaka? Jaka? Czekaj, musimy wejść do piekarnika. Na to jest tylko jedna dobra zasada. Wiesz jak ona się nazywa? Trzeba się zlesetować. Nie. To się nazywa zasada... Uwaga. Jeszcze chwila. Ubezpieczenie. No to jesteśmy ubezpieczeni, mam taką nadzieję. Skąd wodę miałeś? Widziałem, jak zabrałeś ze sobą. Złodzieju. Chciałem się ochłodzić. Zamawiam kilka sztuk, dosłownie 40. Ja czekam na ten samolocik, gdzie on leci? Leci. O, leci. Czekaj, Persi. Ja już pracuję nad kolejnym zamówieniem, jakby co, mam szybkie palce. Dobra, kilka szczurków przyszło. Ile szczurków jest, fajnie. No, jedzie kolejne 106 jak coś. Ale nie mogę przewrócić tego, kartoniczka. O, dobra, skończyły się pieniądze, to są wszystkie szczurki, jakie możemy zamówić, jeszcze jeden transport przyjdzie. Dobra. Ale jak tutaj dużo jest. Kilka szczurków jest, no. Piwnic pewnie jest więcej. Ale one są śmieszne, one nawet nie chcą polecieć gdzie indziej, ty widzisz, one się trzymają w glupie. Do sąsiada! Ja muszę jakiegoś podnieść, o. Teraz mogę... mogę szczurki podnosić, zobacz. I co? Chcesz zjeść szczurka? Nie. Jest? Chcesz mu dać koronę? Niam. Chcesz go pogłaskać? Pogłaskaj szczurka. Ja też sobie wziął szczurka. Kurde, chciałbym go Co ty, zjadłeś szczurka? To nie o to chodziło. Dobra, ja wiem co musimy zrobić, musimy je zsypać, musimy je tu zrzucić na dół. Wszystkie? No, żeby się wysypały. Dobra, niech biegają ku wolności. Nie chcą.
nie wysypały się. Poczekaj, bo znam ten szczur i taniec. Zobacz. Co to za szczur taniec? No, mówię ci, one chodzą za mną. To jest tak jak kiedyś tańczyli, żeby wezwać tego wodę, to ty tańczysz, żeby wezwać szczury. One wtedy będą się mnie słuchać. Nice. O, wypuściłem trochę kilka więcej. Dobrze. Ale kilka wychodzi, wiesz? Kilka sztuk, dosłownie. Ale czy wszystkie nazywają się w ogóle Charles? Nie wiem. Wszystkie nazywają się Charles, bez nic. Bo wszystkie może podobne do siebie były. Wszystkie są... Nieważne, nie powiem. Dobra, Maciek. Ja wiem, po co musimy pójść. Tylko... Nie przejmuj się. Dobra, Maciek. Spokajnie, ja cię uratuję jeszcze. Nie przejmuj się. Spotkamy się w jednym miejscu. Ponieważ teraz, skoro już mamy szczurki, no, a i się zaczęły się rozmnażać szczurki, no, to teraz musimy się zająć drugą rzeczą, którą zawsze się robi po tym, jak ma się szczurki. Dobra. Wiesz, jak się nazywa ta rzecz? Zmiana otoczenia? Nie, nazywa się to deratyzacja. O, i naprawdę teraz wsiadasz na to i chcesz coś zrobić? Ty chcesz zrobić. Czas na deratyzację, to... Maciek! Dobra. Czy jesteś na to gotów? Ja nie. Chcesz iść dezatylować? Dobra, witajcie szczurki, robimy deratyzację. Okej. Okay. Żegnajcie! Piękne szczurki! O, przez okno wleciałeś na chatę! Wygląda jak przypadkowa katastrofa.